Zaprezentuję teraz działanie funkcji miernika częstotliwości w testerze elementów elektronicznych. W tym celu uruchamiam tester, przytrzymując impulsator, aby wejść w funkcję fmeter, czyli funkcję pomiaru częstotliwości. Zatwierdzam tą funkcję i jestem w trybie pomiaru częstotliwości. Jak widać, teraz mam częstotliwość równą 0. I gdzie się podłączam? Mam tutaj zaciski wpisane F-out troszeczkę błędnie. I tutaj po prawej stronie mam zacisk do podłączenia masy, a po lewej stronie czerwonym kolorem zacisk do podłączenia sygnału. Sprawdźmy na początek przy pomocy zewnętrznego generatora, jaki mamy zakres mierzonych częstotliwości, a więc wykorzystam wyjście szybkiej częstotliwości i będę generował przebiegi 1, 2, 4 i 8 MHz. Tutaj sobie wykorzystam taką podstawkę, żeby może było widać, albo może uda mi się równocześnie pokazywać. Mam połączone wyjście generatora z wejściem naszego miernika częstotliwości. Tutaj jeszcze tylko poprawię to. Dobra. No i proszę zobaczyć. Uruchamiam teraz generację przebiegu 1 MHz. I tutaj mam wskazanie po pewnej chwili 1 MHz, prawie 999,975 kHz. Uruchamiam 2 MHz. 2 MHz włączone. I jak widać, nasz tester potrzebuje chwilki, żeby złapać poprawny wynik pomiarowy. 4 MHz. No, jak widać, przy 4 MHz już mamy wskazanie troszeczkę zaniżone, bo jest 398. Spróbujmy 8 MHz. Poczekajmy chwilę na wskazanie. I jak widać, już przy 8 MHz jest niepoprawnie wskazywany wynik pomiarowy. Czyli praktycznie rzecz biorąc, powróćmy jeszcze do 4 MHz. Tutaj jeszcze 4 MHz można powiedzieć, że z taką dokładnością inżynierską można zmierzyć. Teraz sprawdźmy dolny zakres generowanych częstotliwości, a więc uruchomię przebieg prostokątny i częstotliwość 5 kilo. 5 kHz jest włączone i dokładnie zostały zmierzone częstotliwość. Dodatkowo, jak widać, tutaj jest pokazywany czas. Zmniejszmy troszeczkę tą wartość, na przykład do 700 Hz. 700 Hz jest 700 Herców. Zobaczmy, jak 100 Hz jest mierzone. Jeszcze zobaczmy, może kogoś będzie to interesowało. Pojedyncze herce, jak są mierzone. Ustawiam zmianę kroku z 1 Hz. I teraz jeszcze zmniejszymy wartość, na przykład 46 Hz. Zobaczmy, jak będzie zmierzone. Jest zmierzone. 11 Hz. Jest poprawnie zmierzone. 1 Hz. 1 Hz poprawnie. To spróbujmy 2 Hz. 2 Hz, 4 Hz. A więc, jak zaprezentowałem, miernik częstotliwości działa poprawnie.
i do takich zastosowań amatorskich, inżynierskich jak najbardziej się nadaje. Dziękuję bardzo.